Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie. Dzisiaj robimy sobie poradnik do Rengara. Dawno nie było jakiegoś poradnika. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem. Pamiętam, na początku lipca, ale dobra. Dawno nie było, a że no nie robiłem ich, bo ostatnio tyrałem to, że robię poradniki w sumie na takim samym buildzie i niczym się nie różnią. Także w końcu czymś się różni Rengar. Także zrobiliśmy poradnik, ale zanim wszystko się zacznie, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny pod filmem i zostawieniu. I wbiciu na fanpage, o, wbiciu na fanpage, na Facebooku z Partiatix. No i tyle, jak ktoś chce coś ode mnie, piszcie na ten fanpage, spoko jest, zawsze odpisuję, nie? Tam jest taka statystyka, możecie zobaczyć, wbijając na fanpage. No dobra, gramy sobie tym Rengarem, poradnik robimy i tym razem gramy sobie go inaczej. Runy i masterki, dam link w opisie do run i masterek, ale ogólnie gramy na Armor Pena tym Rengarem. I ogólnie build jest na Armor Pena, inny niż kiedyś. Kiedyś grałem na kryta, jak ktoś chce zobaczyć stary build, też chyba działa do tej pory, to sobie niech zobaczy stary filmik. A tutaj może tam gdzieś anotację, a jak ten, a jak nie, wolicie ten build. Ja ostatnio wolę ten build, także gramy sobie taki. Dobra, przyspieszmy to, dopóki nic się nie dzieje. Czekajcie, zobaczcie, czy ktoś w ogóle nagrywa, nie, bo ja nagrywam tak na ten. Zaltabowałem, oczywiście był lag. Dobra, weźmy na Rengara. Co to jest? Dobrze, co nie wiem, co jest, dobra. Robimy sobie. Oczywiście dużo ludzi pyta, co jest Partiatix, kiedy czemu ci zaczyna się od swojej blue Rengary, nad Rengarem tu się odreda zaczyna. No i powiem wam tak, no ja oczywiście zaczynam od blue, bo robię z botlane'em. Z botlane'em się robi szybciej i żabę, bo ogólnie robi się szybciej tego mobka, bo ono wam dużo pomaga. Chociaż niby gościu na topie tankuje jakieś hity, no nie, w sumie to jest różne. No bo tu oczywiście robię sobie coś takiego, jak widzicie, że robię najpierw małe wilczki i dopiero potem dużego. To jest według mnie lepsza opcja, chociaż jak to woli, to trzeba by liczyć te obliczenia, robić różne takie tam. No dla mnie to jest najlepsze. Teraz tak, tutaj oczywiście zawsze dogadam, chyba w każdej postaci, robimy sobie najpierw małe raptory, czy ten, jak to się nazywa, to coś. Najpierw małe robimy i potem dopiero dużego, bo małe zadają ogólnie więcej we trójkę niż ten duży sam, także pamiętajcie, najpierw mały, potem duży. Tu sobie robimy reda, no tutaj nic ten, nic tutaj nic się nie da powiedzieć za bardzo. No i tyle, robimy sobie golemki, tu oczywiście, nie wiem czy każdy o tym wie, dużo Rengarów biega tak naokoło, to pamiętajcie, żeby mieć tego warta, stawiacie go sobie tu i skaczecie z krzaków, to jest przydatna rzecz. No i tyle, tutaj chciałem coś pomóc, a nie, tu chyba nic jednak nie chciałem pomóc, a chciałem, dobra. Tylko, że tutaj mi się wypieprzyta, albo ja chciałem tu żuka zrobić. Na szczęście moja umiejętność unikania tak się tutaj przydały bardzo. Tutaj sobie bardzo padły mi te bili. Ja pieprzę, dobra, nieważne. Cofnijmy. Cofamy sobie oczywiście. Kupujemy czerwonego smajtownika, nie wiem jak to nazwać. Ten czerwony item, co daje czerwonego smajta, jest dobry do walk. I no, jest ogólnie dużo lepszy niż niebieski na Rengarze według mnie. Także pamiętajcie, kupujcie sobie go. I oczywiście itemek na AD do dżungli. Tu ogólnie miałem full builda w tej grze, także tylko ten build się różni od tego, na jaki team gramy. To jest ważne też, że no nie buduje się zawsze tych samych itemów, co ja tu mam, ale na taki build, na taki team, jak tutaj mają przeciwnicy, że mało mają magicznych obrażeń, bo tylko fiddla, no to ten build jest naprawdę, naprawdę dobry. No, ładnie się Jinx udało zabić. Ten fiddle próbował zrobić Drake'a na low levelu, to jest wykonalne bardzo, no to fiddle. No ale jednak mu nie pykło, bo akurat przyszedłem. Ktoś mi tam spingował, także wiecie, dobrze to wyszło. No przecież graliśmy i mamy Drake'a w 5. minucie, także dobra gierka, dobra gierka. Dinusiowa, witam serdecznie, wbijajcie na streama Dinusiowa. Moja dziewczyna, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale to mówię w jednym filmie. Wbijajcie sobie na streamka, tam czasem ja jestem też. Dam link w opisie, tak, do wszystkiego. Dobra, gramy dalej. No, co ja tu mogę dalej powiedzieć? No, oczywiście czyścimy sobie dżunglę tyle, ile możemy. To też zależy, nie? No, bo Phil ogólnie nie jest aż tak silnym junglerem. Ma tego cleara tylko takiego, że stoi sobie na tym healu. Więc no, warto go też counter junglować. Nie wiem, czy ja to będę robił w tej grze, bo w sumie tutaj chyba ganki mi będą w miarę dobrze wychodziły, więc. No, ale różnie to bywa. Tutaj idziemy sobie tak. Próbujemy sobie coś tu zrobić. Tutaj myślałem, że wbiję szósty po tym robaku, jednak się nie udało. I teraz tak, tu za chwilę wstaje jego blue chyba. Tak,
zrobimy sobie to blue i on tu chyba będzie szedł. Także nawet uda się go zabić. Nie pamiętam, co się stanie. Zaraz zobaczymy. Tak, gdzie tu? Aha, dobra. Jednak się nie udało. Uff. Fart. Dobra. A, to mnie Jaycee zabije, debil. On miał ich zostać. Znaczy i tak bym mnie raczej zabił. No, nic się nie stało. Spieprzyłem trochę, bo wziąłem to blue i chciałem na siłę jeszcze gdzieś zgankować. Na szczęście botlane tak zabił dwóch typów, tak? Tak, dwóch typów na bocie za jednego mnie. No to spoko. Spoko wyszło. Teoretycznie na plus dla teamu, bo wygrywamy 2000 golda prawie, więc. Znaczy 1000 golda wygrywamy. No ale zawsze coś jest, tak? No i co tym rengarem? Oczywiście lecimy sobie pierwszy ten itemek na dżunglę. No wiadomo, on jest silny w sumie, więc no, kiedyś pamiętam, się grało tak rengarem, że się w ogóle nie leciało itemka na dżunglę, bo jednak inaczej się nim grało. Potem jak chyba coś znerfili, jakiś item, już nie pamiętam jaki, no, to się zaczęło grać ten item na dżunglę. Także no, a bo expa chyba jeszcze dodatkowego on daje. Się szybciej level wbija, to też jest plus. Dlaczego go warto rushować? W sensie ten item, no jak już macie ten item, to warto zrobić już cały item na dżunglę. To bez sensu trochę. A on sporo daje, bo nie jest aż tak drogi. Dobra, robimy sobie całą górą dżunglę dolną. Farmimy to ile się da. Z life stealem z itemka na dżunglę naprawdę, to zobaczcie. No. Już nic nie potrzebuję, po prostu sobie idę w dżunglę. Tutaj robimy sobie tego pajacyka i takie tam. Wiecie, pamiętajcie, że rengarem zawsze warto mieć E na ganku. Albo być blisko krzaków, no to jest też ważna sprawa. Tutaj akurat wykorzystałem to, że ona biegała przy tych krzakach. Wiecie, on oddał tego tureta trudno, nie? Ale dzięki temu ona podchodzi do tych krzaków, dzięki czemu łatwo ją rengarem zabić. Tak jak samo na midzie, jak ktoś podchodzi do tych krzaków, też warto się na niego czaić. Jeżeli zauważycie, że gościu gra przy krzakach jak debil, jak widzi, że ma na przeciwnika junglera rengara, także wiecie. Tutaj chciałem wykorzystać to, że... A nie, wykorzystam to nawet, bo Jaycee, widzicie, idzie na bota. Ja to widzę, bo on ma ulti na swoim mordzie. Więc uznałem, a dobra, oni sobie i tak poradzą przecież na tym bocie. Przecież jest tam trzech, zabili już Jinx, zabili Fiddla, jest ich tam nadal dwóch. Więc na pewno zabiją Jaycee'ego, więc uznałem, a spuszujemy tego tureta. No i w sumie chyba dobra wymiana, no bo zobaczcie. Oni zabili nam tylko Twisted Fate'a, a my im wzięliśmy trzech. I tureta nam idzie, także wymiana jest naprawdę dobra. Takie wymiany to ja lubię w tej grze. Mamy 60 farmy, mamy lepiej na midzie niż w Fiddlowi, to jest ważne. Tylko że on ma już jeden itemek, a nie, bo on butek, no okej. Dobra, nie wiem co on będzie leciał, nawet nie pamiętam. Pewnie Zonie wręcz leciał. To jest taki Fiddle typowy. No, wypieprzyło, a nie, dobra, ona już wróciła. Myślałem, że ją na dłużej wyczuło. Tutaj z minusową oczywiście robimy minusiowa. Z Magdą robimy sobie oczywiście dżunglę. Strasznie. Wiecie, no, nie, bo ja tu duo grałem, zapomniałem, bo ja zawsze nagrywałem poradniki na solo. Chyba zawsze, nie pamiętam. Chyba nie, jednak. Więc nie ma sensu to, co chciałem teraz powiedzieć, więc no. Teraz tak, tutaj widziałem, że Soraka ma czwarty level. Chyba dlatego, że była awka, ja o tym nie wiedziałem wtedy. Dlatego się w nią wpieprzyłem i nie biłem Jinx. No i wiecie, zawsze jednak warto zabić Sorakę pierwszą. Tylko ta Jinx, no jednak sporo mi zadała. No zobaczcie, jak mi wpieprzyła Jinx. No oczywiście Ball zadziałał i robimy uniki piękne. No i tyle. Tu już chyba nic nie wyjdzie, także ten. A tutaj jeszcze sobie ładnie. Jednak tak patrzę, to jest wycycie w mistrza. Zostajemy jednak do końca, rzucamy Bola. I pyk, asysta, o to chodzi. Takie życie, taki rap, nie wiecie o co chodzi. Jeszcze sobie spuszujemy linię, także farma się zgadza. Mamy już sporo farmy nad Fiddlem. Fajnie jest mieć sporo farmy nad przeciwnym junglerem. Zobaczcie, mam 20 farmy, 30 farmy więcej prawie. Sporo, sporo. I tutaj chciałem oddać oczywiście Twisted Fate'owi Blue. Nie wiem, czemu on nie chciał go wziąć, ale wiecie. Widziałem jakiś komentarz, gdzie gościu pytał: ty chłopie, o to mnie dziwi, czemu jak jakiś inny dżungler jest, to oddaje Blue, a jak jest Rengar, to zabiera Blue. No widzicie, chciałem tu kulturalnie oddać Blue człowieczkowi w kapeluszu, a ten mnie osrał. No to powiedziałem, dobra, już ma to, już nie będę pingował Blue. Taka oto historia z życia wzięta. Dobra, puszczę, oczywiście zbieramy sobie redy. Pamiętajcie w ogóle o buffach, bo one się teraz, jeżeli on tu wam wyjdzie do dżungli, on będzie wiedział, kiedy będziecie mieli tego reda. Sporo tej Laoi zadaje, ona później się bardziej będzie odpalać w tej grze.
O Boże, 15 minuta już. Wow, jaki zapieprzamy. No, także patrzcie tam hajsu, to się chyba X klikało. Mam 2,5 tysiąca hajsu w plecaku, co? Patrzcie na to. Mam tylko jeden item na AD i mam tylko łódka. Dlatego gra się te masterki, o których mówię, czyli na dżungli warto grać pioruny, a nie ferwora. Chyba, że no, dużo ludzi gra tego ferwora, także nie będę tego tyrał, nie? No, ale tutaj chyba sobie jednak dozbieram hajs, bo mi na jomu brakuje 200 golda. No ale lubię grać ten piorun na dżungli, bo ferwor nic nie daje w dżungli, tylko do walki, ale później w late game to i tak się one-shotuje, a nie bije tym rengarem, także według mnie ferwor na topa, pioruny do dżungli i tyle. Chyba, że jakieś tam rengary są, co wolą inaczej. Ja tam się nie znam na rengarze. Ja to tylko raz zagram na jakiś czas. Wyszła mi gierka tutaj, tak jak ta. No to ją nagrywam. Tak naprawdę jestem głównym rengarem, także. Typowy fake, typowy youtuber, który oszukuje widzów. No, co zrobić? No, możesz jedynie patrzeć się i oglądać, zostawić łapkę w górę, zostawić łapkę w dół, zostawić suba, cieszyć się z życia i to sprawy. Oczywiście, patrzcie to, tutaj spieprzyłem, bo zobaczcie, ta Inaoi, ona tak napieprzyła, ja myślałem, że się wpieprzę, zabiję ich na chillku, no i zabiłem dwóch niby, ale patrzcie na to, a nie, zabiłem jednego. Mogłem się wpieprzyć tą Inaoi, ona miała tak low HP, że ja myślałem, że ten mój team, to ją rozpieprzy i zanim ja w ogóle wskoczę w nią, ale ona jednak ładne ulti odpaliła, więc no, zobaczcie, to jest to. Pokażę wam to jeszcze raz na tym pięknym komputerze. Także patrzcie, tu jest Laoi. Patrzcie, ona już nie ma HP. Co to jest? No to jest Broken Champion. Nie wiecie czym wyjść z brązu. To jest brąz, ale to jest diament. Ale nie wiecie czym wyjść z brązu. Wychodźcie Laoi. Niedługo nagram jakąś Full AD Laoi, bo już chyba 10 lat mnie pytacie, kiedy to Full AD Laoi. No w końcu nagramy, tylko żeby nie było. Fajnie w ogóle nikt ma ta Illaoi. Mega Polish 69. Bardzo ciekawy nick. Taki kreatywny, nie? Taki myślimy. Nie śpimy. Teraz sobie lecę Tiamata. Ogólnie chyba całą Hydrę sobie polecę, bo fajnego life steala daje. Raczej tak. Znaczy. W tej grze akurat nie poleciałem sobie Last Whispera, bo można też taki build z Last Whisperem i on jest chyba, on jest też bardzo dobry, ale uznałem, że w tej grze jedyną twardą postacią jest tylko Illaoi, także a mi się przyda trochę jednak przetrwalności. O, tutaj mnie strasznie chamsko zabił ten film. To było tak chamskie, bo dostałem takiego Fira na mordę, no i dostałem od Jayce'ego kulką i zobaczcie, już 4-3, przed chwilą miałem 4-1, no. No. Chamsko. Co ten typek robi, to ja nie wiem. Jestem pewny, czemu on się wpieprzył tam. No ale można tam. No można i tak, no ale dobra. No ja tutaj się nie znam na Twisted Fightach ani innych postaciach, ja tylko gram Rengarem, także. No i Udyrem jeszcze. Mogę nagrać jakiś poradnik do Udyra, jak będziecie chcieli, ale pewnie i tak go nagram, nieważne czy będziecie chcieli, bo jest tak, popieprzę te 30 minut i wrzucę wam też. To jest problem w tych grach, że no ja nie umiem grać innymi postaciami. Jedynie na bronzie to nie jest to samo. Tutaj pięknie spróbujemy zabić. Pani Jaycee. No i tyle. Piękny double kill. Tak się wbija. Z nami. Ona mi dała momenty flash. Flash ogólnie jest strasznie przydatną rzeczą na rengarze, także pamiętajcie, żeby go używać dobrze, bo jak używacie flasha na ulti, to wam nie wyłącza ulti, pamiętajcie o tym. Nie wiem, czy każdy o tym rengar wie. Każda osoba, która gra rengarem, nie wiem, czy o tym wie, a to jest no, przydatna informacja jednak, no bo kurde. Tutaj spuszczujemy oczywiście mida. Odpalimy sobie jakieś yomu, żeby było mi zaraz. Jaycee się wypieprzy mi bułę na mordę. No ja nie lubię jednak Jaycee'ego, tak. No ja nie przepadam za tym człowiekiem, tak. No dlatego, no. Strasznie dobrą farmę ma ogólnie ten gościu i ten. Ta Illaoi ogólnie ich próbował wykierować, ale jednak im nie wyszło. Przykro mi pani Illaoi. Ale nie no. Kurde, no dobrze grała po prostu. Całą grę nieźle grała.
Także wiecie, no jednak Illaoi była dosyć dobrym graczem. Woda. Muszę się napić wody, nie, bo to jest audycja radiowa. Z moją mordą w tle. Co do tej Illaoi, to strasznie dobrze grała tą całą grę, więc... No miała lipę, że przegrała, no ale nic się stało tam. No jeden musi przegrać, jeden musi wygrać, nie? Filozofia i te sprawy. Tutaj sobie oczywiście Jinx zabijemy. Pięknie. To wutej Jinx. Patrzcie na to, jak tutaj... To jest kooperacja na Mirengar, nie? To jest takie, wiecie... Pyk, zaorane. Patrzcie te healy, wszystko. Jak macie jakiegoś healera i asasyna takiego i się zgracie, no to naprawdę straszna miazga. Straszna miazga wtedy jest. No, to zobaczcie. 9 ten, 9... Aha, flesza skurzyła się. Widzę, że już tutaj jest jednak... Jednak wygramy. Okej. Okay. 13 level, nie wiem czy jest... No, jestem nad każdym poza Cho'Gathem, który jest... Farmerem strasznym, ma 200 farmy w 22 minucie, także bardzo ładnie. Bardzo ładnie ten Cho'Gath zagrał, więc się nie dziwię. No ale wiecie, ma 2-1, 3... Ogólnie rzadko ostatnio gram Rengarem na rankedach. Wolę grać Udyrem, bo ludzie mało grają tankami też, jakoś nie wiem czemu. Ale jak gościu bierze takiego Cho'Gatha na topa, no to proste. To proste! Co wziąć? Nie? To chyba jasne. Aha, Barona chciał robić coś. Siema. Patrzcie na to. Ciężko. O, tutaj chamsko mi zabije tego mojego koleżkę najlepszego. Ten healer. O nie, no tak to się robi. Tutaj mamy strasznie dużo hajsu. Zobaczcie, jakie dużo rzadko wracam do bazy. Stać mnie na całą hydrę, także... No, średnio, średnio. Bo trochę żyć za hajs. To jest... No nie jest najlepsze zawsze. Patrz, Boże, Illaoi, please. Ta Jinx trochę napieprza jednak. W ogóle ta Jinx jest u nich, no, się odpala w late game. Ta Jinx to wiadomo, late game to jest, ma chory strasznie ta postać, także trzeba jednak uważać. Tutaj Nami ładnie zabiła Jinx na solo, 1-1, pek. Wiecie, no Rengar ogólnie to jest taki, ale jak chcecie wyjść z brązu, Nami, to jest to. Ale ogólnie ten poradnik, no jednak się przyda jakimś tam słabszym graczom tam w bronzie i w ogóle, no bo będziecie wiedzieli jak tam grać w miarę. Chociaż ja też mało wstawiam wardów na tej mapie i w ogóle to jest minus. Jedyne co ja wam tu pokażę to jakieś tam niby mechaniki do tej postaci, chociaż sam nie jestem najlepszym Rengarem. Polecałem tam Pride Stalkera w jednym filmie. Jak chcecie oglądać replaye to jakoś są naprawdę dobre. Także no, tylko że on właśnie gra z ferworem i on gra chyba na topie, ale nie jestem pewny. Nie pamiętam już. Tak jak mówiłem, kupujemy sobie hydrę i z tego sobie złożymy, nie pamiętam co, ja tu leciałem. Nie wiem czy mało Malmortiusa tu leciałem, chyba nie. Chociaż możliwe, że go leciałem jednak sobie na tego Fiddla i na, nie wiem jeszcze kogo. Nie jestem pewny, czy ja z serii go tu leciałem. Bo nie wiem, czy to się opłaca. Nie wiem, nie pamiętam, co się za bardzo z tego buduje jeszcze. Jomu ma Malmortius. A, Duskblade'a z tego leciałem. Właśnie, mi tu nie pasował ten mały Malmortius bardzo, także... Jaka walka. Pięknie to wygląda. 13-3, pięknie. Tak, tego Duskblade'a będziemy lecieli. Ten item 3 na 0 zawsze buduje. Tutaj będziemy go lecieli. On strasznie dobrze jest na Rengarze, działa i daje 10 armor pena i movementy, co jest naprawdę fajną rzeczą, także polecam ten item. Ogólnie ten build, co ja wam tu pokażę, jest strasznie dobry, bo macie chyba na nim ponad 500 AD i jesteście nawet wytrzymali jednak. No, także fajny, fajny ten build jest. Jak nie wiecie za bardzo jak build, Rengar, piękny buildzior. No i tyle. Fajny ten armor pen jest bardzo. Mamy, czekajcie, 10, 10, 20, a tutaj 20, 30, to mamy 30, 40 armor pena mamy w late game mniej więcej. Jakoś 40 armor pena plus Black Cleaver, bo będę go leciał. Także jakieś 40 armor pena plus Black Cleaver, który basic atakami wbija armor pena, więc build jest mocny, no. I w sumie przydał się. Nie potrzebował nawet Last Whispera, który byłby nawet niezły,
Ale jednak oni nie mieli aż tak twardego teamu, także uznałem, że nie jest potrzebny. Tu czyścimy Rengarem. Fakta Jinx. Gówno Champion. Nie wiem, czy to nie padnę jak szmata. Ale mi tu wyszło. Te bole to mi zawsze wychodzi. Ebola chyba mi wcześniej. No, tutaj spieprzyłem. Chciałem pomóc temu Gravesowi na siłę. Ostatecznie padłem jak szmata. No mordę. Bywa. Bywa. O, patrzcie, jak tu się gra Cho'Gathem. W sumie ten Cho'Gath, kurde, no dobrze grał, no dobrze. Podoba mi się, jak ten Cho'Gath gra, także no, przyspieszmy tempo, bo już mi się nie chce na niego patrzeć. Wiecie. Piękne laczki, no bo wiecie, już ledwie, to już mobków tyle, że już mi komputer nie wyrabia. Także pokażmy Cho'Gatha, bardzo ciekawe rzeczy. O, Barna próbowali zacząć, no ale raczej by nie zrobili. Z tą Jinx by go szybko zrobili i Laoi, no tylko że oni musieliby się nad tym zebrać jednak. No i jakoś by... Ciekawe mnie, czy jakby użyła i Laoi ulti swojego na Barona, czy on by to też ją tak leczyło jak na czempionów. Nie jestem pewny, czy to tak działa. No ale... A, bo ja to miałem też dwa Infernale jakby co, dlatego miałem też sporo AD. Dużo, dużo więcej wstęp. Tutaj mi fail ult był, bo szukałem tej Jinx i zanim ją znalazłem, minął mi ult, także nie zdążyłem na nie wskoczyć, także... No Diamond Player, tak? Diamond Player, no, trzeba było playstake pokazać, nie? No bo to już naprawdę jest... Ile mam playsów w tej grze? O, ładnie ci było. Ja tutaj nie mam za bardzo co zrobić, nie mam za bardzo jak się bić, bo nie mam ulti, także... Spieprzyłem trochę z nim, że użyłem ulti jak szmata, no ale nic się stało. Tu mogłem tam Ilaoi chyba zabić. Tu mogłem się w nią odpieprzyć, ale zobaczcie, zaraz mi się ulti zrespi, także no. Pieprzy. O, ten Graves jak nam idzie za pierwszy tego dubla. Tutaj sobie zabijamy pięknie, cudownie. Ale to gościu, ale bo ten, pomyliło mi się, nie? Bo myślałem, że ten, ale to... Ale nic się nie stało, tak. Helmu jest ostatni w tej grze, więc się nie przejmujcie. Nie wyłączajcie odbiorników radiowych. Oglądajcie dalej. Muay Thai Hanoi. Nawet nie zwróciłem uwagi na ten nick w grze. No dobra. Popatrzmy sobie, jak to ludzie bardzo ładnie farmią. Popatrzmy sobie tutaj, jak Magda gra bardzo, bardzo ładnie. 3-0-19, kurde. Bardzo ładny start. Ładnie. Tylko kojarzę, że chyba nie dostała za to S+. Także... Jeżeli ktoś gra supportem i jest moim widzem, niech napisze, jak dostać zastarane S+ na supporcie, bo to jest naprawdę jakieś nieporozumienie w tej. Co ten Riot odpieprza? Dobra, także co do buildu. Mamy Yomu. Co do buildu, jak budujemy oczywiście, bo może ktoś nie zwraca uwagi. Także budujemy pierwszy item do tego. Dżunglę, Yomu, Hydrę, Duskblade'a. Duskblade, tutaj Duskblade albo Maomol Mortius, który jest z tych itemów, ale oni mieli mało Magic Damage, chociaż zabił mnie film. Także uznałem, że będzie to lepsze. One shot szybki. Tutaj Jinx. Pięknie to już wygląda. No. I Duskblade albo Maomol Mortiusa, zależy. Albo można oba te itemy zamiast Black Cleavera, no ale ja wolę Black Cleavera. Także no. I potem zamiast buta oczywiście kupujemy sobie Trinity. Ja chyba tego już tu nie zdążę, także jednak aż takiego full buildę nie. No i Baron, zobaczcie po tym, jak się składa. No, co to jest? Proszę pana, proszę dzwonić po policję, bo tutaj Barona kradną szybciej niż czarni telewizor. To nieważne. Grajmy dalej. Tutaj piękne ulti i patrzcie na to. To jest Rengar taki, wiecie, no, fidnięty Rengar tak zwany. Fidroengo. Fidroengar, a to jest tak zwany Duskblade. Czyli ulti Zeda, takie mniejsze. Widzicie, tak to działa. Tak działa Duskblade. I tak się robią double. No i tyle. To jest Diamond Rengar, pięknie. Jakby ktoś się pytał, ja to zrobię na miniaturce, żeby nie było takich pytań, ale i tak będą, także mówię w 31 minucie, że to jest Diamond. Po prostu gierka naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podeszła. Nie. To jest nieźle. No i drugi Infernal właśnie. I zobaczcie, mam 509 AD i nie mam jeszcze Black Cleavera. Nie zbudowałem go nadal, okej. Ale mam 509 AD i będę miał troszeczkę więcej jeszcze. Także no, porządnie, porządnie naprawdę. Nie, chyba Black Cleaver już nie daje więcej AD niż Page, no ale dobra, to czy on Phage, zależy jak to mówi. No różnie to ludzie mówią.
Dobra, to sobie zaraz pewnie ulta od... A nie, bo ja tu się będę czaił z tym ultem. Ja już je użyłem. Bardzo ładnie. Tutaj w sumie nie wiedziałem za bardzo co zrobić. Nie wiedziałem tutaj za bardzo co zrobić, no bo oni mi wypieprzyli za barierkę szmaty, także uznałem, a jak spieprzyłem życie. Tu mnie zapieprzyli jak szmaty, okej. Dobra, coś zapomniałem o tym, ja już mówiłem za ostatni dead, ale jeszcze jednak się wypieprzyłem na mordeczkę. I tutaj właśnie, co się dzieje, jeżeli pozwolicie Jinx się odpalić? No właśnie to się dzieje. On ma 9 i 10, a w sumie zabija wszystko z trzema itemami i zbuduje czwarty. Chora postać, powiem tak. Chora postać. O, tutaj jak się coś się dzieje. Jace, siema. Ten Jace ogólnie jest gówno, nie ma szans. Także wiecie. Jeszcze ten Graves ma 11-8. Zobaczcie, jak on ma obrażenia. No jak ten gra, no jest bro. W ogóle 26-50. 58 tysięcy do 72 tysięcy. Jak wygrać grę? No mieć taki hajs, to proste. No, bo bogaty zawsze wygrywa w życiu, nie? No, to jest proste, nie? Morał z tego, z tej bajki jest krótki, niektórym znany. Masz hajs, to masz diament. To jest taki, możecie to różnie interpretować. Nie chodzi mi o boosta. Chodzi mi o to, że w sensie macie hajs na itemy, nie? Nie interpretujcie tego jako boosta, nie? No bo, ale jakby co, to piszcie na e-mailu boosta. Dobra, gramy dalej, znaczy oglądamy dalej, pięknie. Farmimy sobie, chociaż już nie potrzebuję hajsu. Chyba kupiłem nawet pota, tak. Z potkiem mamy 543 AD, mamy 2,5 kafla HP. Także no nie jest źle, nie jest źle. Tylko nie mamy rezistów za bardzo. Także to jest minus, ale i tak jest dobrze bardzo. Można zamiast Black Cleavera było polecić, chociaż to był słaby i ten... Ta łapa taka... Szterrak, coś to się chyba nazywa, nie pamiętam już, ale to chyba byłoby słabe. Tutaj się czaję strasznie z tym multem. Nie wiem za bardzo co ze sobą zrobić, wiecie. Taki typowy Polak po studiach. Nie wiem co za bardzo ze sobą zrobić, także próbuję się tu się wcisnąć, tam wcisnąć, także nic mi nie wychodzi. Czyli mówię, tutaj mówię o studiach, to jest. No. Dobra, dawać dalej. Tutaj nie wiem, czy się coś stanie jeszcze w tej grze. No na pewno zaraz będzie koniec, sądząc po tym, jak to wygląda z czasem. No, dwie minuty gry zostało, także prawdopodobnie wypieprzę jakiegoś pentakilla z fikołka i, no i będzie koniec gry, no i tyle. Dobra, myślę sobie tutaj w tej grze tak, kurde, no biegam z tym ultem, nie wiem, co ze sobą zrobić. Pieprzę to w dupę, klikam R-kę i patrzcie, co robię. Patrzcie, co się robi w takich sytuacjach. Jeżeli gracie Rengarem i nie wiecie co ze sobą robić, tak jak teraz ja, jak idiota, co ja robię? To jest naprawdę student. Ciekawe to jest film, bardzo. Dobra, teraz tak, nie wiecie co ze sobą zrobić, jak gracie Rengarem. Klikacie R-kę, tak jak ja tutaj, patrzcie na to. Patrzcie po prostu na to. Poezja. Poezja. Rengar, 500, no. Mam tyle AD, że no. Bo nic się nie da, no. Po prostu klikacie R-kę i wbijacie w kogoś i to jest koniec. Ja tutaj będę jeszcze coś... O, ładna bańka. Ja tutaj jeszcze będę coś próbował. Nie wiem, czy nie wypieprzę na mordę. O, 500 HP mi zostało. Są 300, nieźle, kurde. Dobra, oczywiście wykorzystujemy sytuację, jeżeli mój team się bije z ich... A, oni wszyscy nie żyją, tak jak to jest koniec gry. Także dziękuję bardzo za oglądanie, życzę miłego dnia. Chociaż rzucam film o 21, więc życzę miłego dnia, to trochę takie chamskie, no bo dzień wam już minął, no dobra, bez Barona to jest właśnie wygrać grę, chociaż mieliśmy. Użyłem pięknego ulta i z respekt biegamy na podest, nie udało się. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że komuś to się przyda, jak nie, to napiszcie w komentarzach, nie przydał mi się, elo, dzięki wielkie. No i co do tego, napiszcie, czy chcecie więcej poradników, zostawcie ocenę. Żebym wiedział, że wam się podobał film, albo że się nie podobał, to taką ocenę i to tyle. No i zostawcie też suba na kanale. I na razie.